Cześć! Neonowe kolory, połyskliwe tkaniny i ciała osobliwie podrygujące do skocznych rytmów. Nieco memiczne, ale z drugiej strony hipnotyzujące. Dzisiejszy odcinek opowie o tym momencie w historii mody, kiedy wypadało pokazać, że się ćwiczy. Ale jeśli dobrze się zastanowimy, czy ten moment kiedykolwiek przeminął, ten odcinek jest kolejnym, który powstał przy wsparciu moich cudownych patronów, a jeśli chodzi o jego tematykę, została podsunięta przez Anię Firlejczyk. Bo chyba każdy z nas zna tekst mówiący o tym, że dopóki nie pokażemy, że ćwiczyliśmy, tak naprawdę trening w ogóle się nie liczy. W tym odcinku opowiem Wam o złotej erze fitnessu i ubrań sportowych. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z odzieżą ma Jane Fonda, rodzynki oraz horrory, o tym już za chwilę. Jak zawsze startujemy od odrobiny tła, choć to nie będzie całkowity przekrój historii odzieży sportowej noszonej przez kobiety. Przecież doskonale wiemy, do jakiego okresu zmierzamy, czyli do lat 80. I sądzę, że nie muszę też zaczynać od zdania mówiącego o tym, że sport towarzyszył nam od zawsze jako forma rozrywki, rywalizacji czy wyłaniania tych najsprawniejszych w społecznościach. I mówiąc o czasach nieco bardziej nam współczesnych, sporty oczywiście wymagały odpowiednich akcesoriów, ale również odzieży sportowej, ale w jaki sposób doszliśmy do gorączki Jane Fondy? Bo jak możecie się domyślać, było tutaj sporo labiryntów i zawiłości. Dużo świeżego spojrzenia zapewniła Susan Kahn i jej książka Coming On Strong, dotycząca podejścia do płci i seksualności w kontekście sportu. I choć nie będziemy przechadzać się poza XVII wiek, w ramach ciekawostki, której sobie nie odmówię, dodam tylko, że Maria I Stuart była pierwszą kobietą, która grała w golfa w XV wieku. Co było później, była na przykład Elizabeth Wilkinson, która w roku 1722 wygrała pojedynek bokserski. Były mecze krykieta, które stały się ogromnie popularne w południowej Anglii. Był też słynny mecz tenisowy, gdzie Madame Bunel pokonała pana Tomkinsa, a przy tym łucznictwo stało się bardzo popularnym sportem wśród angielskiej arystokracji, a zawody obejmowały rywalizację pomiędzy kobietami i mężczyznami. Była Madame Saki, która biegała po linie, a za nią wybuchały fajerwerki. Była gwiazdą, wspomnianą nawet w książce Thackeraya pod tytułem Vanity Fair. Była też Anne Glanville, która w połowie XIX wieku pokonała męską drużynę wioślarską. Można by tutaj recytować kronikę tysiącleci, ale tego w tym odcinku nie będziemy robić. Bardziej zadamy sobie pytanie, od kiedy sport i związana z nim funkcjonalna moda wśród kobiet stały się w ogóle akceptowalne. The Sport Journal wspomina, że do okolic roku 1870 większość sportów uprawianych przez kobiety nie miała jasno zdefiniowanych zasad, a co za tym idzie, jasno określonych strojów. Sport był rozpatrywany raczej jako fanaberia, rekreacja niż prawdziwe współzawodnictwo. Wspomina również o poglądzie zakorzenionym dosyć mocno do końca XIX wieku, mówiącym o tym, że ludzie mają ograniczone zasoby energii i sport, w tym na przykład jazda konna czy jazda na rowerze, mocno ją wyczerpują. Więc choć sporty stawały się modne, nie zachęcano kobiet do przemęczania się, szczególnie, że już mocno nadwyrężała je menstruacja. W USA sporo namieszała publikacja doktora Clarka, który mówił o tym, że wysiłek fizyczny i intelektualny się po prostu wykluczają. Zresztą nie tylko on, bo tego typu twierdzenia sięgają czasów Arystotelesa i mówią o tym, że w skrócie kobiety są rządzone przez swój układ rozrodczy. Mają więc ograniczoną ilość energii przepływającej przez organizm, a ich miesięczne wydatki hormonalne zużywają się w niebezpiecznych ilościach, na przykład podczas sportu. Albo wysiłku intelektualnego i był to jeden z argumentów, który był wysuwany przeciwko ruchowi sufrażystek. Prześmiewczo zresztą. I jak podają archiwa Biblioteki Kongresu USA, wysiłek fizyczny nie był tylko kojarzony z pracą fizyczną, nieprzystającą elicie i skromnym niewiastom, ale też jako coś zmniejszającego płodność i w skrócie niszczącego narządy rozrodcze. I tutaj mamy ciekawy rozdźwięk i pierwsze XIX-wieczne przełomy, bo tak jak z jednej strony sport wśród kobiet wielu się nie podobał, tak
Niektóre sporty, szczególnie kojarzone z bogatszą sferą społeczeństwa, zaczęły być nie tylko akceptowalne, ale w ogóle mile widziane. Więc sporty wymagające odpowiedniego anturażu, na który było stać bogatych, często należących do elitarnych klubów, zaczęły być modne. Tenis, wspomniane łucznictwo, krykiet, sporty kojarzone z męską rywalizacją nie były wciąż dobrze widziane. Oczywiście mówimy tutaj o ogólnych tendencjach, bo wiele kobiet miało te uniesione brwi w nosie i próbowało różnych sportów, w tym boksu. Ale zrobimy tu króciutki stop przy szermierce. Tu Joanna z przyszłości, czyli z czasu montażu. Otóż natrafiłam jeszcze na fragment książki Tima o szermierce i pojedynkach, gdzie znajdziemy informacje o pojedynku w austriackich wyższych sferach pomiędzy księżniczką Paulą Metternich i hrabiną Anastazją Kielmansegg. Kością niezgody były spory o aranżacje kwiatowe, które rzekomo dało się rozwikłać jedynie przez użycie rapierów. I podobno, żeby ewentualne rany były dobrze widoczne i żeby uniknąć zakażenia, miały one walczyć topless. Wszystkiemu przyglądała się polska baronowa Lubiński, która miała zapewnić pomoc medyczną. Na tej podstawie doszło do ciekawego trendu w erotyce, ponieważ dotyczył on nagich kobiet uprawiających szermierkę. Moda sportowa dotycząca kobiet cały czas próbowała znaleźć obejście, na przykład w postaci subtelnie rozchodzącej się spódnicy do wspinaczki, odpowiedniej odzieży do jazdy konnej, czy też do jazdy na rowerze. I to też jest ważny wątek, bo całkowicie kobiece środowiska, takie jak prywatne szkoły dla dziewcząt, po prostu pozwalały sobie na więcej, w tym na przerabianie ubrań, na bardziej swobodne podejście do stroju, bo po prostu nie patrzył na nie żaden mężczyzna. Teraz przypomnę tylko, że kiedy wznowiono nowożytną olimpiadę, kobiety nie mogły w niej startować aż do czasu po I wojnie światowej. Bo kiedy już mogły, nastała era nowej kobiety, jej smukłego, umięśnionego ciała, smagniętego słońcem i nie było już odwrotu. Wspomniana Susan Kahn mówi o stroju, który pokazywał kobiecość jako pełną energii i uwolnionej seksualności. Idealny przykład? Tenisistka Susan Lenglen w roku 1926. Pojawiła się wówczas na korcie w plisowanej spódnicy do kolana i tutaj możemy ukłonić się w podzięce Jeanowi Patou za projektowanie odzieży sportowej, która wpłynęła również na ubrania codzienne. A jeśli chodzi o podejście do sportu, takie bardziej codzienne, no cóż, no Ladies Home Journal na przykład zachęcał do nieco bardziej aktywnego, szybszego sprzątania jako formy aktywności fizycznej, ale oczywiście do momentu delikatnego spocenia. W tamtym czasie zniknął gorset, pojawiały się jerseyowe, luźne projekty i na popularności zyskiwała tak zwana midi blouse, którą w najprostszy sposób możemy przyrównać do takiej bluzki marynarskiej z kołnierzem, która nie zatrzymywała swobody ruchu. Od tamtej pory, ujmując rzecz w telegraficznym skrócie, stroje sportowe i podejście do sportu były odzwierciedleniem kształtujących się trendów. Dla przykładu w latach 40. wysportowane ciało było jak patriotyczne odezwa. Popularne kroje to na przykład tak zwany playsuit, czyli rodzaj kombinezonu albo shortów i bluzki, często z zakrywającą je spódnicą lub sukienką w tym samym wzorze. Ten trend rozciągał się również w stronę lat 50., dopasowując się nieco do popularnych wówczas sylwetek. Pod koniec lat 50. dochodzi do ciekawego twistu. Do mody przedostaje się trykot wcześniej znany głównie z sal tanecznych i akrobatycznych, często z paskiem w talii, całość nałożona na biustonosze formujące stożkowate piersi. Tu złapmy oddech, bo na długo przed Jane Fondą pojawiła się Debbie Drake. Postać jest mało znana w Polsce, ale bardzo istotna dla kultury anglosaskiej i w ogóle fitnessu. Bo Debbie Drake była pierwszą w historii kobietą, która miała swój własny program fitness, emitowany ciągle od lat 60. niemal do lat 80. W amerykańskiej popkulturze dobrze zapisał się jej trykot z białym kołnierzykiem i spiczaste piersi. Jej program był ogromnym sukcesem, ale wlókł za sobą osad z lat 50. nie tylko pod względem wizerunku Drake, ale również przekazu medialnego, czyli historii o tym, jak z wieszaka przeistoczyła się w zmysłową kobietę, wydając po drodze winyl z ćwiczeniami pod tytułem Jak uszczęśliwić swojego męża. W erze Mad Mena jej porady nic nie jest tak dobre dla ego, jak pełne podziwu spojrzenie mężczyzny, którego kochasz, czy też pieniądze tego nie kupią, ale dieta i ćwiczenia to załatwią, nie były w ogóle szokujące.
Ale później nadciągała rewolucja lat 60., gdzie trykot wciąż był obecny, ale nieco w innej formie. A ta forma była zabawna, kolorowa i młodzieńcza. I tu zatrzymajmy się na chwilę, bo też nie bez powodu, ze względu na coraz krótsze spódnice, uwaga nagle przeniosła się na nogi, które były widoczne w stopniu nieznanym nigdy dotąd. Nogi miały być smukłe, dziewczęce, w tym czasie nawet w Kosmopolitanie pojawiła się Audrey Hepburn, która pokazywała ćwiczenia na rozciąganie w czerwonym trykocie i dopasowanych do niego rajstopach. W latach 70. trykot wciąż był popularny, nie doszło tutaj do ogromnej rewolucji, jeśli chodzi o kobiece stroje sportowe, chociaż jeśli chodzi o same barwy, były nieco inne, trochę bardziej przygaszone. Aż w końcu, po tym przydługim, ale chyba potrzebnym dla kontekstu wstępie, mamy to, co nas najbardziej interesuje, czyli kiedy umarło disco, pojawiło się w latach 80. szaleństwo fitness. Przed tą dekadą codzienna moda oczywiście przenikała się ze sportem, ale nigdy do tego stopnia. Lata 80. możemy więc uznać za traktowanie mody sportowej nie tylko w kontekście wygody, ale po prostu aspiracji do pewnego stylu życia, czyli rzeczy drogie, markowe, ale przy tym możliwość odhaczenia kolejnego boksu z napisem "Jestem zwycięzcą". Dla rosnącego pokolenia miejskich japiszonów była to wyjątkowo kusząca wizja. Za główną przyczynę popularności aerobiku, fitnessu i związanych z tym strojów możemy uznać społeczny aspekt siłowni, bo z miejsc dla wtajemniczonych, z męskich jaskiń przeistoczyły się one w zapraszające wizją idealnego ciała i formą wspólnego spędzania czasu, miejsca. I numer Kosmopolitanu z roku 84 podsumowuje to idealnie. Dawno, dawno temu rozsądna dziewczyna robiła przysiady w starym, czarnym trykocie. W tym wygodnym, starym kostiumie czuła się jak w domu. Siłownia była ostatnim miejscem, o którym pomyślała. W latach 80. rozsądna dziewczyna zauważyła, że wszystko się zmieniło. Siłownie urosły do rangi wielkomiejskich miejsc spotkań typu bary dla singli. Zapraszających, modnych i bardzo kuszących. Czasopisma zachęcały do sięgania po dobrze widoczne kolory, które miały niemal dodawać siły do wykonywania ćwiczeń, a przy tym modelować ciało. Miksem fluorescencyjnych bar, no i jednym z większych trendów, doskonale wiecie, bielizną zakładaną na trykot, która była wyjątkowo seksowna. W siłowniach kuszono neonami, najlepszą muzyką i tak naprawdę one były niemal sceną klubową, do czego zresztą zmierzał w swoim artykule Rolling Stone z roku 83 i znowu, pozwólcie, że go zacytuję. Skoki, kopnięcia i zmysłowe wygięcia to nowy taniec. Instruktorzy ćwiczeń, którzy puszczają płyty, aby te tańce pulsowały w rytmie, to disc jockeye. Stali się częścią rytuału godowego. Masowe media i teledyski coraz chętniej pokazywały wizerunki zmysłowo, rytmicznie, symultanicznie ćwiczących, spoconych, ale tylko w ten estetyczny sposób, konkretnie w miejscu na koszulce z lekkim błyskiem na twarzy. Nastąpił wówczas ogromny wzrost popularności wszelkiego rodzaju poradników, jak zmienić swoje ciało, jak schudnąć. Oczywiście kultura diet nie narodziła się wtedy, ale dla niektórych badaczy typu Boucher zwrot ku ciału, jaki nastąpił wówczas, skierował na nie uwagę, która nie była znana nigdy wcześniej. No dobrze, wiemy, że tak zwana moda wysoka zawsze jest papierkiem lakmusowym tendencji, które pojawiają się w społeczeństwie i oczywiście zainteresowanie projektantów rosło wprost proporcjonalnie do popularności nowych VHS-ów z ćwiczeniami. Kilka przykładów? Proszę bardzo. Po pierwsze Norma Kamali. W 1981 roku stworzyła kolekcję w całości z szarego jerseyu z polarem. Nowojorska projektantka stworzyła kolekcję o dużo znaczącej nazwie sweats, nawiązującą do dresów. Ogromne poduszki na ramionach, kulturystyczna wręcz sylwetka. Początkowo zastanawiano się, jakim cudem chce zaistnieć dresami, ale Vogue z roku 82 z Brooke Shields okiem Avedona był najlepszym dowodem, no i oczywiście przy tym milionowe dochody. Dalej. Azedin Laya stworzył sukienkę z lajkry. I to też jest ciekawe, bo kiedy zadebiutował na początku lat 80., sportowe materiały również dopiero zyskiwały poważanie. Laya drapował warstwy materiału na ciele,
tworząc niesamowite konstrukcje, które nazywał miękkimi zbrojami. Dalej, francuska ikona, czyli Sonia Rykiel, która lansowała noszenie koszulek i spodni z cienkiego weluru i froty, która była również bardzo popularnym materiałem w latach 80., bo jak sama mówiła, stawiała kobiety na pierwszym miejscu, ich wygodę w szczególności. I chyba jeden z najbardziej popularnych przykładów, czyli Donna Karan w 1985 roku wzięła się za popularyzację elastycznego body. Pierwsza samodzielna kolekcja projektantki bazowała na tzw. 7 easy pieces, elementach, które miały ułatwić życie pracującym, wiecznie zabieganym kobietom. Męskie garnitury przeistoczyły się w wygodną i modyfikowalną formę. Do spodni, do spódnicy, z leggingsami, body było idealne wszędzie. Kolekcja stała się też swoistym archetypem rzeczy dla amerykańskiej kobiety pracującej. Oczywiście fitnessowi guru również próbowali wypuszczać swoje kolekcje akcesoriów. Jane Fonda zrobiła to również, czyli miała swoją linię trykotów, ocieplaczy czy też opasek, które były równie popularne co jej VHS-y. I zupełnie tak jak Chanel wyciągnęła kiedyś jersey na światło dzienne w latach 80., coraz więcej twórców, coraz więcej domów mody eksperymentowało z tkaninami, które były głównie używane w sporcie. Wkrótce leginsy stały się równie popularne co dżinsy, zatarła się granica nie tylko pomiędzy krojami na co dzień, na siłownię, ale też pomiędzy materiałami, jakich używano. Alexandra Palmer wspomina również, że nowe podejście do sportowych materiałów zawdzięczamy również japońskim mistrzom, takim jak Kawakubo czy Yamamoto. Łączyli oni tradycyjne metody wytwarzania materiałów z syntetykami, nieco je odczarowując w kontekście mody wysokiej, no i tworząc swoje niesamowite sylwetki. Ale do rzeczy. Może jeszcze słowo o lajkrze, bo przecież fitnessowa gorączka właśnie lajkrą stoi. Szczególnie w przypadku supermodnych w latach 80. nabłyszczanych leginsów. A zresztą chyba w większości domów kiedyś mówiło się lajkry. U mnie tak przynajmniej było. Lajkra powstała w latach 50. i została wynaleziona przez Johna Shiversa. Na początku była wytwarzana w USA przez firmę DuPont. Co ważne, lajkry nie należy rozumieć jako rodzaju materiału. To elastan, w USA nazywany często spandexem, wytwarzany przez konkretną markę. Po prostu lajkra była pierwsza. W roku 1981 swoją premierę miało MTV i chyba nie muszę wspominać, jak ogromny wpływ ta telewizja miała na modę, prawda? Moda sportowa zazębiała się z tym, co nosiły gwiazdy wielkiego formatu w MTV, na przykład dziewczyny Salt and Pepa. I tutaj dochodziło też do takiej ciekawej fuzji z kulturą hip-hopową, z kulturą klubową, co jeszcze bardziej przekładało się na to, co nosiły ulice. Muzycznie tutaj też mamy sporo do obejrzenia i wysłuchania. Mamy na przykład Diana Ross i jej Work That Body, czy oczywiście kultowy już chyba teledysk Olivia Newton-John i jej Physical. W roku 83 światło dzienne ujrzał film Flashdance, gdzie Jennifer Beals popularyzowała stroje do tańca, niedbale zsuwające się z ciała. No i nie możemy nie wspomnieć o scenie Jamie Lee Curtis i Travolty z filmu Być Doskonałym. W ogóle rzucę jeszcze może ciekawą tezą, na którą natrafiłam podczas researchu do tego odcinka, mianowicie, że motyw ćwiczeń, fitnessu, czy też motyw czarnego konia, takiego jak Rocky 4, miał być zimnowojenną chęcią pokazania amerykańskiej przewagi i wiecie, dowodem na to, jeśli wystarczająco ciężko pracujesz, możesz wszystko. W 83 roku New York Times opisywał też typową aerobiczkę. Ma czerwone body, wycięte bardzo wysoko, z nagimi plecami, połyskliwe leginsy, białe ocieplacze, białą opaskę frotę, złoty pasek w talii i złotą biżuterię. Wszystko brzmi wygodnie, ale też bardzo modnie. Shelley McKenzie w książce Getting Physical opisuje właśnie w latach 80. przemianę sportu z takiego indywidualnego doświadczenia w masowe, zbiorowe świątynie ciała, których doświadczano na przykład na siłowniach czy zajęciach fitness, gdzie pasowałaś albo po prostu nie. Muskularne, opalone kobiety w kolorowych strojach zostawiły dawno w tyle wiktoriańską delikatność toczoną przez zapalenie płuc i pojawiali się nowi fitness guru, na przykład tacy jak Richard Simmons, który miał rzeszę fanek.
A teraz wróćmy znowu do Jane Fondy. Czy jej VHS-y pełne ćwiczeń i pięknych ciał miały wpływ na kreowanie nowego kanonu, nowego ideału piękna? Oczywiście tak. W połowie lat 80. aerobik był już sportem, od którego nie było ucieczki. Nowe kanały w telewizji, nowe VHS-y i bombardowanie nowym, idealnym ciałem w stopniu naprawdę ogromnym. W czasie drugiej fali feminizmu kobiece ciało stało się rozległym polem bitwy. Z jednej strony kult sprawności udowadniał samodyscyplinę, a z drugiej stawiał ciało pod ostrzałem oceny, czyli wyćwiczone, do jakiego stopnia, zwracając uwagę na wygląd podczas ćwiczeń, jak pisała Roth. I co ciekawe, w szczytowym momencie boomu aerobikowego minęło ledwie 10 lat od wprowadzenia w USA zakazu dyskryminacji na podstawie płci w przypadku jakichkolwiek zajęć, sportów finansowanych federalnie. Wiele drzwi zostało wtedy otwartych, a faktycznie wysportowane, silne ciało z widocznymi mięśniami było pożądane, po raz pierwszy niewyśmiewane ze względu na rzekomo męski wygląd. Aerobikowe ciało było hybrydą, rewolucyjną, ale jak każdy ideał równie trudną do osiągnięcia. Smukłe, ale nie za szczupłe, umięśnione, ale bez przesady. Nagrania ćwiczeń z przyklejonym uśmiechem i wielkim ufryzowaniem, przy tym sugestywne kąty najazdy kamery, które sprawiały, że wspomniana wcześniej Debbie Drake byłaby chyba dumna. Ocieplacze, fluorescencyjne kolory, konkretne kroje, oczywiście, że nie każda kobieta po nie sięgała, ale stały się one uniformem modnej, pięknej, nowej grupy społecznej, do której wiele kobiet chciało aspirować. Zresztą nie tylko kobiet, bo oczywiście fitnessowa, aerobikowa moda dotyczyła również mężczyzn. Zresztą niektórzy badacze analizowali również samo doświadczenie rytmicznego ćwiczenia w grupie jako formę takiej bezpiecznej przynależności. I kiedy ktoś nie pasował, było to jeszcze bardziej dojmujące. W tym samym czasie zajęto się analizami masowej fali ćwiczeń i nie było dobrze. Pod hasłami Fondy możesz wszystko, jesteś piękna jaka jesteś, kryły się przecież dość stereotypowe nagrania. Pojawiały się więc głosy, że Fonda oszukuje kobiety, żeby tylko siebie sprzedać. I znowu, nie mogę sobie odmówić małego stopu, bo wspominana wcześniej Shelley McKenzie, która jest autorką książki o fitnessie w kontekście USA, które były oczywiście i są wielką tubą popkulturowych wzorców, w latach 80. tłuszcz stał się wrogiem numer jeden. Nienadążanie za fitnessowym ideałem ciała było synonimem nieudacznictwa, a regularne wizyty w klubach fitness czy modny jogging stały się wyznacznikiem tego, że masz życie pod kontrolą. I tutaj z ciekawą analizą przyszedł Weiss, który wspominał o tym, że właśnie dlatego w latach 80. był tak wielki wysyp wszelkiego rodzaju horrorów typu slasher z wielką ilością krwi, flaków, ale też często z elementem humorystycznym. Tego typu filmy były prześmiewczą alternatywą dla tych, którzy nie chcieli albo nie mogli się dopasować, nie mieli zamiaru być jak główny bohater filmu lub też książki American Psycho. Slashery pokazywały bezsens ćwiczeń, skoro i tak przyjdzie jakiś straszny stwór i pozbawi Ciebie ciała, nad którym tak ciężko pracowałeś. No a w ramach ciekawostki dodam, że powstał nawet aerobik dla zombie. Mam nadzieję, że znamy już genezę fitnessowej gorączki, ale w czasie pandemicznym, kiedy każdy ćwiczył w domu, jeśli miał taki zamiar, mieliśmy również zwrot ku modzie sportowej, a nawet ku właśnie krojom z lat 80. Dlaczego? Po pierwsze, kolejny stop. Całkiem niezły serial Physical jest podróżą w czasie do ery fitness. W czasie, kiedy właśnie każdy siedział w domu i jeśli ćwiczył, robił to tam, podróż do przełomu lat 70. i 80. wydaje się po prostu zasadna. I na pewno zauważyliście, że obecnie niemal każda marka, od wielkich domów mody przez sieciówki, na niewielkich twórcach kończąc, ma sekcję odzieży, która kryje się pod nazwą athleisure.
Termin athleisure pojawił się po raz pierwszy pod koniec lat 70. i dotyczył odzieży, która miała przypominać tę sportową, ale niekoniecznie służyć do jego uprawiania. Dziś spełnia obie funkcje. To wszystko w czasie, kiedy odkryliśmy na nowo wygodę mody. W roku 94 Vogue głosił, rewolucja fitness nie tylko stworzyła lepiej wyglądające, bardziej wydajne stroje treningowe, ale także wyrzuciła sprzęt sportowy z siłowni, ze szlaków turystycznych na ulicę i niedawno na wybieg. A obecnie moda na odzież o sportowym rodowodzie się rozprzestrzenia i wchłania coraz to nowe obszary. Wystarczy chociaż wspomnieć o Gorbcore, czyli modzie na odzież o trekkingowych, wspinaczkowych, outdoorowych konotacjach. Dodajmy do tego współpracę typu Adidas i Gucci, Gucci i North Face, czy szybującej popularności Monclera, Salomona czy Patagonii. W ramach ciekawostki, skąd wzięła się nazwa Gorbcore? Została ukuta w roku 2017, więc stosunkowo niedawno od Good Old Raisins and Peanuts, czyli od źródła energii i szybkiego jedzenia na szlaku. Taki tam kolejny core do kolekcji. Forbes przewiduje, że obuwie sportowe w najbliższym czasie totalnie zdetronizuje inne rodzaje, a athleisure będzie plastrem, który umiejętnie łączy kategorie mody bez względu na wiek, płeć czy zastosowanie. Przyznam, że sama stosunkowo niedawno polubiłam się ze sportowymi butami, które kontrastują z jakąkolwiek wybraną przeze mnie stylizacją, a dużo wcześniej odzież sportowa kojarzyła mi się jedynie z szelestem ortalionu. Ale od tego jest moda, żeby zmieniać często nasze podejście. I chyba dobiegliśmy do mety. Mam nadzieję, że nie dostaliście zadyszki. Moda, historia mody sportowej w ujęciu mody kobiecej to naprawdę szeroki temat. W tym odcinku chciałam odnieść się konkretnie do złotej ery, czyli właśnie do aerobiku, fitnessu i związanych z tym trendów. Mam nadzieję, że udało mi się to nieco rozjaśnić. Jak zawsze jestem bardzo ciekawa, jaki element Was tutaj zainteresował, być może też jakie macie zdanie w odniesieniu do mody sportowej, jakieś wspomnienia albo co sądzicie o obecnych trendach. Jak zawsze dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole, każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Nieco częściej zobaczycie, co u mnie słychać na Instagramie, odcinek jest też również dostępny na Spotify w formie podcastu, a my widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do zobaczenia!